Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was i pozdrawiam bardzo serdecznie, drodzy słuchacze Bożego Słowa, siostry i bracia. Pozdrawiam Was w uroczystość w niebo wstąpienia Pańskiego. Przeżywaliśmy kolejnych 6 niedziel wielkanocnych. Pozdrawialiśmy się chrześcijańskim pozdrowieniem: Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. I w czasie tych ostatnich niedziel Jezus przygotowywał nas powoli na to, co dzisiaj przeżywamy. Przygotowywał nas na swoje wniebowstąpienie. Oczywiście apostołów, którzy tam przy Nim byli, ale również i nas. Wyjaśniał, on mówił, że nie zostawia nas samych, nie zostawia nas sierotami, że ześle Ducha Pocieszyciela, że musi wstąpić do Ojca, aby przygotować tam miejsce dla każdego z nas. Zatem w tę dzisiejszą uroczystość wniebowstąpienia Pańskiego posłuchajmy Ewangelii, którą Kościół przygotował. Z Ewangelii świętego Mateusza, zakończenie Ewangelii Mateusza. 11 uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Kochani siostry i bracia, to ostatnie zdanie tej dzisiejszej Ewangelii. Jakże bardzo piękne. To zdanie daje nam nadzieję, daje nam pewność, że Chrystus nie odszedł od nas, że nas nie zostawił. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Kiedy nastąpi ten koniec świata, nie wiemy, ale nieważne. Jezus będzie z nami aż do skończenia świata. Taki większy, można powiedzieć, opis niebowstąpienia usłyszymy w dzisiejszym pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich, kiedy to czytamy, że po tym pouczeniu Jezusa uniósł się w ich obecności w górę i obok zabrał go im sprzed oczu. I kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. Możemy przenieść się wyobraźnią 2000 lat wstecz, na Górę Oliwną, tam, gdzie Jezus zaprosił swoich apostołów, 11, jak słyszeliśmy. On często się tam z nimi spotykał jeszcze przed swoim ukrzyżowaniem, w czasie swojej publicznej działalności. To była ich ulubiona góra, ulubione miejsce spotkań, odpoczynku. Jezus ich zaprosił. I te ostatnie pouczenie, te ostatnie słowa do nich skierowane. I mówi: idźcie na cały świat, nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Po tym, jak słyszeliśmy, uniósł się w ich obecności w górę, obłok zabrał go im sprzed oczu, a ci uczniowie wpatrywali się w to niebo. Nie wiedzieli, co się dzieje, nie rozumieli tego. Jak w dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy, nawet niektórzy wątpili. Jakżeż to 11, którzy byli przy Nim, którzy widzieli Jego znaki, Jego dzieła, Jego cuda, którzy widzieli Go zmartwychwstałego, to On do nich przyszedł w niedzielę zmartwychwstania, mimo drzwi zamkniętych, stanął po środku, powiedział: pokój wam. Mogli zobaczyć Jego rany na rękach, nogach, na boku. I jeszcze byli tacy, którzy wątpili. Kochani, to jest ludzkie. Nawet ci, którzy są najbliżej, czasami potrafią zwątpić. Niektórzy przychodzą i mówią: proszę księdza, miałem jakieś małe wątpliwości co do wiary. Nie jestem 100% pewny, nie wiem, czasami się waham, wierzę. To jest też normalne. Nie mamy się bać, tylko musimy umieć wytrwać w tej wierze.
Musimy być uparci, stanowczy. Mówić, ale Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wierzę, wierzę. I tutaj też jakby Jezus przed odejściem jeszcze mówi do tych apostołów. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie. Tak jak hasło tegorocznego okresu, tego roku duszpasterskiego. Idźcie i głoście. Właśnie te słowa, idźcie i nauczajcie wszystkie narody, czyli idźcie i głoście i udzielajcie im chrztu. Możemy powiedzieć, że ten opis ewangeliczny pokazuje początek Kościoła. Oczywiście będziemy mówili o tym początku Kościoła w dniu zesłania Ducha Świętego, w dniu Pięćdziesiątnicy, to w przyszłą niedzielę. Ale możemy powiedzieć, że już teraz pokazał się ten początek Kościoła. Jezus pouczający, wskazujący drogę, mówi idźcie i chrzcijcie. Podkreślenie wagi, rangi Chrztu Świętego, bo przecież przez sakrament Chrztu Świętego jesteśmy włączeni do wielkiej rodziny dzieci Bożych. Jesteśmy włączeni do Kościoła. Pan Jezus właśnie o tym mówi dzisiaj. Przez chrzest wskazuje, że macie ochrzcić. Przez chrzest stajemy się dziećmi Bożymi. I głoście tę dobrą nowinę, głoście tę Ewangelię. Wyobraźmy sobie tamtych apostołów 2000 lat temu z nietęgimi minami, wpatrującymi się w niebo, w tego Jezusa, którego obłok zabrał go im sprzed oczu. Pewno smutno im się zrobiło, bo ktoś odchodzi. Już nie zobaczą swego Pana, swego Mistrza. Zdawali sobie sprawę. Ale oto przychodzą mężowie w białych szatach, aniołowie, którzy mówią, dlaczego wpatrujecie się w niebo? On przyjdzie tak samo, ale na końcu czasów. A przecież wiemy właśnie z tych ostatnich słów dzisiejszej Ewangelii. Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Czyli ja jestem z wami w Kościele. Niektórzy lubią sobie rozgraniczać i mówią, no Kościół, ten taki hierarchiczny ustrój, prawda, no to tak, i bardzo jakoś o to dbają. Natomiast nie ma tam duchowości, nie ma głębi, nie ma tego misterium, tego sakrum. Tylko to, co zewnętrzne, ta otoczka, to nie jest dobre. Tak nie można tylko myśleć i tylko skupiać się na tym Kościele takim zewnętrznym, hierarchicznym. Ale są i tacy, którzy mówią, tak, Pan Bóg, wiara, ja kocham Pana Boga, wszystko dla Pana Jezusa zrobię, ja się modlę, ja medytuję, ale zapomina o tym Kościele zewnętrznym. Nie chodzi na mszę świętą, nie przyjmuje sakramentów świętych, a bo to jest taki dodatek, ale ja się modlę. To też jest złe. I tu Pan Jezus pokazuje, że jest ten Kościół zewnętrzny, ale jest też ten Kościół wewnętrzny, ten duchowy, to misterium. Że Jezus jest obecny w swoim Kościele, że jest z nami właśnie w sakramentach, w Eucharystii. Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Mam być człowiekiem wierzącym i praktykującym. Już nieraz to mówiłem, że nie ma ludzi żyjących, a nie oddychających. Nie można być chrześcijaninem wierzącym, a nie praktykującym. To jest puste, to jest bezsensowne. A więc oczywiście Jezusa spotykamy na modlitwie, w medytacji, w adoracji, ale również w znakach. Właśnie przychodząc na mszę świętą do Kościoła, na Eucharystii spotykamy Jezusa, który jest z nami aż do skończenia świata. Ci, którzy będą po nas, też będą w tego samego Jezusa wierzyć. I też będą czekać na Jego powtórne przyjście, tak jak my dziś czekamy. Ale nie bądźmy smutni. Nie wpatrujmy się ze smutną miną w to niebo, jak apostołowie ponad 2000 lat temu. Tylko idźmy i głośmy, bo te słowa również Chrystus kieruje do nas. Każdy z nas jest takim apostołem Chrystusa, a więc siostro i bracie, tę dzisiejszą uroczystość w niebo wstąpienia Chrystusa. Idź i głoś dobrą nowinę swoim życiem, swoim postępowaniem.
przykładem życia. Głoś wszystkim, że Chrystus jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I z tego się, siostry i bracia, radujmy całym sercem. Amen. Alleluja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Życzę wszystkim radosnej, błogosławionej niedzieli.